Kiedyś uczeń zapytał mistrza, jak znaleźć to, czego w życiu się pragnie, mistrzu? Mistrz spojrzał na ucznia i powiedział, musisz znaleźć krainę niepewności. Gdzie znajdę tę krainę? Zapytał uczeń. Mistrz na to odpowiedział, każdy posiada inną krainę, a kryje się ona w nas samych. Ten, kto odważy się kroczyć tą krainą, jest tym, który słucha siebie i swojego wnętrza, dlatego się spełnia. A ten, kto słucha innych, chodzi po ich ścieżkach i nigdy nie zaznaje prawdziwego szczęścia. Krocz po ścieżkach, których inni nie znają.